Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam na imię Ryszard, ponieważ muszę długo do nas kopalni, bo teraz będziemy zjeżdżać pod ziemię do kopalni. Będziecie się uczyć heftunku górnika, czyli zawodu górnika. Jak Dawid, bo musi się uczyć. I później na końcu jest egzamin. Kto zdaje egzamin, to jest górnikiem, a kto nie zdaje, to jeszcze nie dzisiaj. Ale żeby do kopalni zjechać, musimy się odpowiednio przebrać, jak ja, przeszkolić, uzbroić w lampę górniczą, popajacz górniczy, pełen górniczy, tak zwana górnicza, i tak przebrani. Dopiero będziemy zjeżdżać szorą, czyli windą pod ziemią do kopalni. A będziemy zjeżdżać najstarszą szybę, rewit, który jest z XIV wieku. Przed przebraniem się proponuję, żebyście skorzystali z toalety, bo na ramę w kopalni trzeba wytrzymać te 2,5 godziny. Dacie radę? Musicie. Bo nie ma innego wyjścia. Teraz będziemy wchodzić sobie szklanymi. Dlatego jak wchodząc, trzymajcie się poręczy. Bo ktoś trzyma poręczy, ten się w ogóle nie męczy. A jak się sądzi schodami? Kto im powie? Jak się sądzi schodami? Jak się sądzi schodami? To jest drugie. A jakie jest pierwsze? Jakie jest pierwsze? Może pani? To jest trzecie. Jakie jest pierwsze? To jest czwarte. Ostrożnie. Słuchajcie, pierwsze jest takie, i sobie zapamiętajcie, żeby nie spaść. Idziemy? I tak wycofujemy się do prądu świeżego powietrza. Tak mówiłem, ten pałwania musi ma wstarczyć co najmniej na godzinę. Nie bójcie się, od 40 ponad lat nie było u nas pożaru. Tak samo wam nie wolno na dół zabierać żadnego otwartego ognia typu zapałek, zapalniczek. To proszę zostawić tego. Myślę, że jeszcze nie palicie. To miłego życzę wam pobytu. Chodzimy. A idę przy okazji. Patrzcie na jaką głęboką wyszła. Wszystko chodzi do góry. Co jest za dziwne? No bo bardzo szybko zjeżdżamy, zawsze szybko zjeżdżamy. Zatykają wam się uszy? 4 metry na sekundę. 4 metry. Chyba przejechaliśmy pierwszy. Patrzcie, jesteśmy 130 metrów, 140 prawie metrów. Przełykać ślinę, słuchajcie. Moment. Ale jakieś dziwnie. Patrzcie, 140 metrów pod ziemią. To nie działa ten system, bo ja ściągałem dawno. No właśnie. Nie chodzi. I teraz do góry jedziemy. Gratisie. Czemu teraz do góry? Słuchajcie, bo to jest dodatkowa atrakcja. Wylosowaliśmy krótszą zapałkę. Byliśmy na trzecim poziomie. Byliśmy. No ale mamy turystów, chciałem was po prostu pokazać. No. Pokazaliśmy, jak wygląda wnętrze windy. Dobrze, a my radzimy. Dziękujemy. To jeszcze nie. Ale rześkie powietrze. Słuchajcie, witam was po ziemi kopalni wiejskiej. Z pozdrowieniem górniczym. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Tak się w pozdrawiają górnicy. A jest to pierwszy poziom, jak wam wspominałem. Poziom pierwszy Bono. Głębokość 64 metry. Żeby nie stać, mamy strumień jedną technologię górniczą, ale humorystyczną. U nas podobno się musiał, albo usiąść, to jest całkiem inaczej. U nas po górniczemu to jest pochlast. I teraz sobie robimy do pochlastu. Mamy jeszcze wersję mordochlast, później chodzi w grę. A słuchajcie, a skąd się wzięła w ogóle skór? Kto mi powie? No z morza się wzięło. Bo tu gdzie jesteśmy, słuchajcie, było Morze Mioseńskie. A było to 14 lat temu. To może było mocno nasolone, na samym wglądu cukrusem klima. Woda z niego wyporowała, a się rozpuszczono w ogóle była krystalizacja. Czyste krystalizacja.
A dzisiaj będziemy się uczyć hercunku górnika sieri zawodowej. Jest może jakaś Kinga? A Barbara? Nie. Jest groszyno. Emilka, tak? Chodź tu. Tu będzie Emilka. Będzie raz. A ty na chwilę zajmie? Chodź tu. Patronkami górników jest święta Barbara i święta Kinga. Emilka będzie świętą Kingą, dobrze? Emilku, jak masz na imię? Kinga. To bardzo dobrze. A Nina będzie Barbarą. Jak masz na imię? Barbara. I od skarbnika nasze patronki, które są w naszej grupie, dostaną po takim, zobaczcie, soli cukierku. Tu Kinga dostanie soli cukierku, a tu dostanie Barbara soli cukierku. To jest tak zwany kryształ mocy. Ja lubię landrynki w wodzie. Są pyszne. Dupokrawstwo. Kinga, siadaj. Mamy patronki w naszej grupie i będzie bardzo bezpiecznie. Słuchajcie, kopalnia, inny świat, świat podziemny, bo górnik ma dwa światy. Jakie? Podziemny i nadziemny. A oknem górnika kopalni na świat to jest ten szyb dzienny, co żeśmy zjeżdżali. I takich szybów dziennych tej kopalni wybito 26. I słuchajcie, w kopalni nie ma perpanu. Mimo pomyłek pracowało się 2 dni, czy tydzień, 40 lat, to zawsze było to taki szacunek, oddawano jeden. A więc słuchajcie, czasami się wszyscy powiemy. Tu jak ty masz na imię? Anetka. Anetka, a nie żadna pani Anetka. Tam jest jeszcze... Alicja. Alicja z Kajniczami. Tak. Nie żadna pani, tylko Anetka, Alicja i tu mamy Bartek. Operatora Bartka. Żaden pan Bartek, tylko? Bartek. To co, ruszamy? No. Macie siłę? Tak jest. Idziemy. Się cieszą, że mogą po imieniu mówić. Słuchajcie, tu mamy, zobaczcie, tu mamy plan pierwszego poziomu. I tam później będziecie mieć taką, dostaniecie taką mapę, będziecie się nią posługiwać. Słuchajcie, złoże wiejskie jest podkopane. Wschód-zachód 6 km, północ-południe kilometr. I głębokość 9 poziomu 320 metrów. Chodnika w kopalni wybito ponad 300 km. A na tym poziomie, słuchajcie, wybito 20 km chodnika. Zobaczcie, ser szwajcarski. To co ruszamy? Słyszymy jak szumi? Tak, to jest wentylacja kopalni. A te tamy regulują powietrze. I tu mamy dwie tamy wentylacyjne, to jest śluza powietrzna. Żeby tą pierwszą otworzyć, słuchajcie, druga się musi zamknąć. Bo już otworzone dwie tamy naraz, to jest dopiero cuk, ciąg tamtego powietrza, że hełmy porywa,
perugi porywa, sztuczne zęby wyrywa, ja mu brądy są w tym momencie. Widzimy też, że górka kończą, lewa ręka pracuje, prawda podtrzymuje. Nie wspomniałem, przypadkiem, ja bym też nie wiedział, która to lewa ręka. Tu wam przypomnę. Lewa ręka to jest ta, jak się śpi na brzuchu od ściany, a prawa jest zawsze kolejna. Słuchajcie, złoże wiejskie jest udzielne, górne Bryłowe, my się nie będziemy przemieszczać i drony pantalony, do których nie wejdziemy. Górne Bryłowe, słuchajcie, to są bryły soli różnej wielkości, od 5 nawet do 100 tysięcy mężczyzn wielkości. A największa bryła soli, jak to Państwo to tutaj, miała około 150 tysięcy mężczyzn wielkości. Po prostu były sobie. Znaczy, tutaj od środka zaczynali ostro poszedli w dół. Ale słuchajcie, zawsze 2 metry warstwa ochrony w koło musieli zostawić. Bo jak nie zostawili, to komora musieli zabezpieczyć. I budowali w zimie takie samochody. Co tam się stało? Jakie są, proszę pana? Chcesz robić pomki? Na Strokie? Tak. Powiem ci, wczoraj tego nie było. Skąd się to dzisiaj wziął? Nie, ale takie też, te wystające? Tak. Słuchajcie, to co wystaje, to jest najnowsza metoda zabezpieczenia tej pustki, że nie trzeba stawać tych zabudów ze wiary. To są tak zwane kotwienie. Tam dalej mam takie miejsce i to kotwienie wam omówię, dobrze? Słuchajcie, górnicy byli bardzo religijni. Oddawali się obiecy Bogu. Nawet sobie mówili, Bóg pomóc mi temu bywa, co by na to jest. I w tej komorze, w Oszanie, na tym ośrodzie, słuchajcie, była kapisa świętej Kuny Pumy. Ale to na wybór kosza. I to oto dużo na Boże Zemiora. W roku 1670. W tej komorze dawniej w tej kopalni byli górnicy, tak pani wypada szpitalki, nazwane kopalni. Oni zawsze jako pierwsi kopalni sądzili. Czuwali się pod tym komory, do ochrony mokrej planty, a w ręce trzymali tyczką zapalone wiedzę słowa. I ten wygląda pana raz.
Teraz wyrach, można powiedzieć, puszczelny, tak walczymy z tym metanem, że się go intensywnie wentyluje, czyli rozrzedza, żeby nie dopuścić do mieszanki i wybuchu. Teraz wiemy, że granica wybuchu metanu, słuchajcie, jest od 5% do 15%. A poza tymi granicami metan spada się w szczęście. I mam taki zawód w kopalni, który nazywa się metaniarz. A metaniarz mierzy metan w powierzchni metanu. Dobrze, jak masz na imię? Mateusz będzie metaniarzem. Jak jest rzęsza powierza, zawsze w tym metanie mierzymy przy stropie, prawda? Czyli przy górze. A jak mamy, będziesz tutaj mierzył, jak mamy strop, to w tym stropu tak maksymalnie 10 cm. A tu mamy metanomierz. Tu jest właśnie rurka do zasania. Tu jest pompka, którą pompujemy 10 razy. Tu mamy przycisk, który naciskamy, a tu mamy skalę. Tą skalę i wskazówkę i pokazuje nam ile metanu. Po zbadaniu tego metanu, tu mamy tablicę pomiarową, widzimy tam taką białą. Tam weźmiesz i napiszesz wynik tego swojego pomiaru. A więc dobrze, masz tutaj. Ja ci potrzymam tego wężyka, ty pompujcie się na to. Te węże jeszcze nie. Tylko się przełóż się. Podejdź bliżej. I pompuj. Idź. 5, 6, 7, 8, 9, 10 razy. 11, 12, 13, 14, 15. Dobrze? Noś, nacisz, przycisk, naciśnij. Tutaj. Nie bój się. Przycisnąłem. Tak? To trzymaj to. Ile wyszło? No, poniżej 0. O! Coś ty zrobił. No. 16 razy przycisnąłem. A o 1 raz za dużo. Ale nic. Teraz już nigdy na ciśnienie się. Raz. Jest 0? Jest. Masz tu kredę, wejdź tam kredę. Tu jest tablica metanowa. Godzina. Nie. Która jest godzina? 13.06. 13.06. Tu napisz 0,0, bo było 0 metanu. Przecinek. I tu się podpisz. Jak coś się będzie działo, to odpowiadasz za ten, dobrze, za ten wynik pomiaru. Dobrze? Dobrze. Dobrze. Mamy. Co? Dobrze? To właśnie, bo się każdy cały czas robi się pomiary. I teraz ruszamy, idziemy dalej. To jest sum. To są kalafiory. A mogę cię też mniejszego? To są włosy świętej Kingi. Bartek? O, oczywiście się, ja wam pokażę. Ja mam takie. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to wygląda. Widzimy? To są włosy świętej Kingi, zobaczcie. Z wilgotnego powietrza albo z wody. No to zostawimy tak gdzieś może dla potomnych jeszcze, ale zobaczcie. Pani to wygląda, zobaczcie jak krystalizacja. Piękna. Piękna? Tak. O, mogę. Basia,
14 lat. 20 lat mówiła na świat, a od 7 lat właśnie nie żyje. A przeżyła 35 lat. Bardzo długo na koniu. Bo konie kupali średnio po swoje 20 lat. I pracowały 8 godzin dziennie. I konie w tej kopalni nie cierpły. A najdłużej, pracując w kółach kopalni, pracowały 24. A mam pytanie. Gdzie mieszkają konie? W jakiej stajni mieszkają konie? W kopalni. W jakiej stajni mieszkają konie? W wiesie? Gdzie? Wiejskie. Słuchajcie, konie mieszkają w stajni niebokońskiej. Prawda? Racja. No racja. Słuchajcie, w kopalni mieszkały konie, mieszkały myszy i koty, które wasze myśli nie myszami. Które wasze myśli są koty. Zobaczcie, chodźcie dalej. A są dwa. Zobaczcie, tam są dwa. Widzimy je? Zobaczcie. Siedzą książy. No i chcę zobaczyć, że koty, idziemy dalej. To tylko jedno przyjadą. To jest fajny plan. Dawniej oni tak walczyli z wodą, regulowali je w rynny koryta grawitacyjnie, tam budowali podszyb, przyglądowali je na świat i kierowali do warzelni. Jest tej białej, słonej wody, próbowali sobie białą do stworzycia. Słuchajcie, tu mamy tajemnicę górniczą. Kto skosztuje krople? Tylko krople szlaki tutaj, to jest 2 razy piękniejszy, 3 razy mądrzejszy. Może pomóc, nie zaszkodzi. Warto skosztować. Działa tylko kropla. Jak nie pomoże kropla, nie pomoże już nic. O kurde, ale słowa. Kropla. Dobra. Nie wiem, gdzie było pierwszy raz. Mam nadzieję, że to działa. Na pewno nie zaszkodzi. Tam przechodzimy. Tam muszę przelecić tam coś tam. Tam? No. Litość. Słuchajcie, a tu jest im to morze. Tak, bo mora była, słuchajcie, eksploatowana w XIX wieku. A takie czasy drewniane, które widzimy, budowali, słuchajcie, cięższe górnicy. Jeżeli taka kręża była za długa, to widzieli kompletną tytułą, która nazywa się moja swoja. Słuchajcie, ja tak. Kto tam chce popracować? Ja. Dobra, dziękuję. Nie każdy przejdzie. Słuchajcie, jeszcze
wszystkie rękawiczki. Teraz dobieramy się parami. Będziemy ciąć drzewo. Następna para, zmieniamy się i ostrożnie. Oliver, chodź. No, to bijać mu mówię, żeby się zabrać parami. Zbitniemy ostrożnie. Nie mam rękawiczki. Co to później, co się ten? Uwaga i ostrożnie tniemy. Nie przyciskamy. Ojej. Następna para. Nina. A słuchajcie, tak tniemy, że nie naciskamy piłę. Tylko pod kątem. Ciągniemy kciuk, uważaj. O. Nie naciskamy. Ona ma ciężar swój. Jedną ręką. Warte? Myślę, że tak. To, myślę, że jest. To pierdyknąć? Tak. To pierdyknę, zobaczcie. O. Świetna sól. Połóż tę rękę. I zobaczcie, jest co jest. Sól. O, kryształ. Są kryształy? Tak. Zobaczcie. Są? Tak. Przepiękne. Tak to wygląda, widzisz? Takie te dwa dziewięć. Próbuj się jak chciałeś. Mogę też. Próbuj się. Bardzo dziękuję. No. No powiem ci, że to takie przeżycie mocne tutaj. No myślę, że to co będzie się będzie. Powiem ci, że to bardziej niż klasyczna trasa. Mi się po prostu idzie ją robić. Zrobmy miejsce, bo tu idą jacyś turyści, nie wiem, co to jest. Tu w prawo. Aha. A nie się mi poczekaj, bo ja nie wiem, gdzie mam iść. Tu jest co? To mamy zamiar tu iść trochę. Poślepaj. Duchy zostaw. O, patrzcie na to. Ale się wygląda. Słuchajcie, i właśnie już w roku 1726 tu w górnicy tej specjalnej liny. Były się rodzaje lin. Od XIII wieku do XV wieku stosowano liny z łyka lipowego. I taka lina z łyka lipowego ze światu na poziom pierwszy ważyła 600 kg. Nie świeci tam w oczach. Nie tu, tam na prawo. A to już skąd tam jest? Gdzie byście byli? To nikt nie szedł tędy. To nikt nie szedł. Jak nie szedł? Tam poszli. No nie, nie. Zgaszcie. No jak oni tak chodzą sami? Jeszcze panią, no nie wiem. Chyba gdzieś z naszego świata są. I słuchajcie, od XV wieku do połowy XIX wieku stosowano liny konopne. Od połowy XIX wieku liny sterowne. I słuchajcie, i dawniej górnicy
kręci precję liny o długości nawet 180 cm. Na ślepki, tak pogroźniczy. Oczywiście najpierw to skręcano te strączki, bo one są dzisiaj. To jest miniatura. Strączki skręcali tym. Jeden górnik przychodził, tu były te rozszapiżone te miteczki i tym po prostu tak sobie kręcił, a to się wszystko skręcało. Jak skręcili te strączki, przystępowali do kręcenia lin. Oczywiście tu jest korba powrożnicza, widzicie tutaj, a tu jest krzyż do formowania tego. Kto tak? Jak masz na imię? Chodź Karolku. Ty Karolek będzie tu formował, chodź mnie tu chodź. Tu stanie sobie kół. Karol będzie formował linę, trzymaj to. A ty jak masz na imię? Adam. Adaś, a ty będziesz kręcił tą korbą, dobrze? No możesz kręcić, możesz. Pomalutku, a ty przesuwaj to. Przesuwaj to. O, widzisz? Widzimy? No jeszcze. Kręci się lina? Co? Jak się skręciła lina, później zaplecano końcówki, żeby one się po prostu nie rozplątywały. I tak dawni górnicy kręcili liny. No zobacz. Nie? Mocna? Tak. I takie macie, takie sznurki, wszystko to było robione takim urządzeniem. A teraz Adasiu, rozkręć to, a Karolek tu pociąg do przodu. Drugą stronę. Do porządku. Słuchajcie, jeszcze wam tutaj pokażę, jak w kopalni wystąpiło zagrożenie, na przykład pożarowe, to zawsze były dwie możliwości ucieczki z danego miejsca. Albo z prądem powietrza, albo pod prąd powietrza. I takie będą były sygnały akustyczne. Zobaczcie, one tak wyglądały. Otwórz się troszeczkę. To jest tak zwany szturm. Przed nadaniem głównego sygnału robiono szturm. To jest szturm. A po tym szturmie szły sygnały długie. Tak one wyglądały. A ilość tych sygnałów zależne było od kierunku, jaki trzeba uciekać. Albo z prądem powietrza, albo pod prąd powietrza. Jeżeli pod prąd, py, ry, o, dy, ile było liter? To były szturm i cztery długie. Raz, dwa, trzy, cztery. I tam, gdzie dochodził ten dźwięk, górnicy wiedzieli, że trzeba uciekać pod prąd, bo jest zagrożenie. A jeżeli z prądem, to ile liter jest? Pięć. A pięć? Nie, sześć. No sześć. I wtedy szturm i sześć. Raz. Chodź Marysiu do mnie. Ja masz na imię? Barbara. Barbara. Patronka może robić? Nie. Nie, nie może. Patronka ja mogę. Ona może skupinować. Tu, chodź Marysiu. Ja masz na imię? Róża. Ruchy, nie bój się, nikt się nie weźmie z życie. Tu sobie stań i przesuń się troszeczkę, bo się tu budzę. Tak, tutaj. Tył się daje sygnał, że pod prąd. Czyli cztery długie i szturm. Proszę bardzo. Z życiem to był. Najpierw szturm. Szturm to jest takie coś. Tu weź rękę. To jest szturm. Rozumiem się? To rób. Przyłóż się, nie byle ja. Daj sobie bliżej. Uważaj, żeby sobie głowa nie robiła. Co? Szturm. I drugie. Raz. Dwa. Trzy. Coś tam może usłyszeli. Dobre. A ty będziesz chodźmy. Jak masz na imię? Natasza. Natasza, dawaj. Z prądem. Szturm i sześć drugi. Tylko, że... Aj, no to już. Bożeś mnie stworzył do tych grubach. Przyłóż jedną ręką. I tak. Proszę bardzo. Tyłem sobie stanie, żeby krzywdy nie zrobiła. Tutaj. I szturm. No, szturm. Dobra, teraz drugie. Bo
słyszeli. Ale nieważne, ale dziękuję bardzo. Słuchajcie, bo to jest nauka. Ale tak to wyglądało. To co, idziemy dalej? Tak. Pod prąd 4, z prądem 6. Tak będzie. Bo w tej kopalni pracowali górnicy od 15 roku życia i pracowali do 90 roku życia. I średnio górnik w tej kopalni pracował od 45 lat do 60 lat. Ale pracował, słuchajcie, 8 godzin dziennie. Bo to był jeden z przedsiębiorców w Europie. Jeszcze raz pracował wynajmowany i trwał tylko 8 godzin. A w tej kopalni pracowali zawsze ludzie wolni. Nigdy nie pracowało wojsko, skazańcy lublińscy. I właśnie ci górnicy po szychcie, jak wychodzili drabinami na świat, szli do zamku żółtnego, do kuchni żółtnej i tam dostawali posiłek darmowy i 4/4. Popili, pojedli, szli sobie. Ale później górnikom wzięli te posiłki darmowe. Pracowali tylko w Polsce, chleba i w każdą niedzielę, w każdą sobotę mieli płacony tak zwany ekwiwalent pieniężny za to jedzenie. Co górnicy zbyt nie byli zadowoleni. I słuchajcie, tu omówię, że wam omówię te kotwienie. Widzimy tutaj? Kotwi tymi kotwami o długości nawet 10 metrów. Tu, Alan, grupa idzie. Alan. Tu słuchaj. Dzień dobry. Witajcie. Słuchajcie, na głębokość 10 metrów. Wierci otwory wierznicze, wkładają taką kotwę. Ta kotwa jest po prostu szklanna, tu ma centymetr średnicy. Zakładali pakera na tą kotwę i pakowali durawem, czyli inek cementowy, o 30-20 atmosfer. Tym otworkiem ten inek szedł do końca tej kotwy. Tam był zaślepiony, bo była calizna, wracał wokół tej kotwy. Jak wracał, wszystkie puszki szczeliny wokół tego były wypełnione inekiem cementowym. Jak wyszedł, to było skoczone. Ale musi być pewny, słuchajcie, czy to zdaje egzamin. Dlatego robimy takie kotwy ćwiczebne. Robimy na żółto. Robimy taką kotwę. Zostawiamy ją na 2 dni, czyli na giełdowy. Pod budowę przynosimy prasę hydrauliczną. Zakładamy na tą kotwę i ogrywamy z momentem siły 10 ton. Jeżeli nie wychodzi ta kotwa, to znaczy, że zdaje egzamin. I wszystkie kotwy, które widzicie, robimy tak samo, jak tą kotwę przyczepną. Bo wiemy, że ona zdaje egzamin. A nacisk, słuchajcie, na tą pustkę tego górnotworu, to jest 100 ton na metr kwadratowy. Takie działają siły tego górnotworu. Dlatego wam proponuję, chodźmy już. Proszę pana, co to jest? Kryształki soli. Maleńkie. Gdzie?
Słuchajcie, siadamy, gasimy lampki górnicze. Właśnie, bo nie wiem, macie w szkole przyrody albo geografię? A? Jest tam jakiś pedagog po tym profesji u was, z wami, z nami? Boże Święte, nie był zabierany przez nas. Górnik używał się w pracy, to był musi mieć przerwę. Świecimy na tym już. No słuchajcie, no zobaczcie, tu mam taki ładny kawałek stoli. Tu jest nawet po widać tutaj. Kryształy. To możecie sobie wziąć do szkoły. Bo ja tu mam. Co? No dobra. Te o struktury krystalicznej. Pewno. Bartoszu, zobacz, taki piękny. Proszę, weź te całe. Mm. O nie. Nie mam czasu, wiesz? Bo nasz czas nagi. To się nie tam nie ma. Wszyscy już od nas mają? Do nich wejść trzeba pokonać trzy przeszkody. Wojewodę Małopolskiego, konserwatora przyrody i prezesa kopalni w tym Maklusie. Tak to wygląda. Niech się wam pokaże Natural Fantastic. Widać? Widać? Kryształ w krysztale. Naukowa nazwa geologiczna. Jest to fantom geologiczny. A jak to będzie po polsku, to co widzimy? Weź sobie. Jak to będzie po polsku? Kryształ w krysztale. Jak to będzie po polsku? Alicja. Nie wiem. Anna, nie mów. W tym wieku nie wiem. Już nie wiemy. My już nie wiemy. No. Jak to nazwiesz? To co widzisz? No 3D! Natasza. Dobrze. Patrzcie, zobaczcie. My jesteśmy tutaj, w tym miejscu, tu, w tym rejonie. Tu. Tu Zamtus jest. A musimy dojść Alan. Tu, do tego miejsca. Ale fajnie. Ale pójdzie się tędy, tanecznica, tu będzie komora rzepki, rzepek wracamy do szybika na dachu i tam sadzimy. A więc z tego miejsca idziemy tu. Idziecie z mapami piersi, a my za wami idziemy. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy, tu. Teraz wracamy przez komorę gospodę, tu i idziecie. I w prawo idziemy już, nie na lewo. A my idziemy za nimi. No, czuć. Prąd powietrza. Idziemy pod prąd. Cug.
Słuchajcie, tu mamy wentylację. Zobaczcie, jak wygląda wentylacja. Zawsze były, bo teraz jest sztuczna. Są dwa szyby. Szyb wydechowy i szyb wydechowy. Na szybie wydechowym jest wentylator wyciągowy, który wyciąga powietrze z kopalni, powoduje podciśnienie, a szyby wydechowym jest zasysany. I tak działa ta wentylacja. I mamy dwie podcięcie wentylacyjne i na minutę do kopalni zasysane jest prawie 8000 metrów sześciennych powietrza. A te tamy, pokaż to dół. To jest badziewienie. Które tamy widzieliśmy, one regulują powietrze. I zobaczcie. Widzimy? Na przykład, tu jak chcemy, żeby nie płynęło powietrze, to co robimy? Zamykamy i już nie wieje. Na przykład tutaj zamkniemy, to tu więcej i tu idzie powietrze. Jak tu otworzymy, tu będzie szło. A przy szybach wdechowych, zobaczcie, są tamy takie czerwone. Tak jest pożar. To się je zamyka i odcina się dopływ powietrza i w ten sposób właśnie gasimy pożar. Ryszardzie, co? Tutaj kotwiczka będzie wkręcana, tak? Możliwe. To jest ten taki głęboka dziura. A, nie są, rzeczywiście. Właśnie jak głęboka. O, pewnie robią jakieś przedwierty kontrolne. Dlatego tu jest takie, widzicie? Ale zobaczcie, tu jest sól kamienno-szara, a zobaczcie, i jaka ta... O, zobaczcie. Widzimy, to jest sól, bo to jest sól kamienno-szara. Ale jak ją zmielimy, zobaczcie, jak wygląda. Wygląda jak biała mąka. I to jest najzdrowsza sól w Polsce. No dobra, to zobaczcie. Dawaj rękę. Dobra. Niedobra. Ale dobra. Palce mi zaczynają. Wierzcie. Zobaczcie, że idziemy torami. Tory od kolejki są. Słuchajcie, dostała się moja do kopalni, to górnicy ją zobaczyli, chcą wydać na świat. Między innymi w XIX wieku było tak zwane koło czerpakowe, które służyło do transportu wody w pionie, między innymi około 4-6 metrów. Na obwodzie były zasobniki, bo tu były zasobniki. Przy dolnym położeniu zdarzały się na to, a przy górze wylewały się realizacyjnie, którą zapomniło się. Zobaczymy. Jak to wygląda? Zobaczcie, jedziemy. Jakbyście po drabinie wchodzili. Tak. Dzieje się woda? Tak. Proszę bardzo, dawaj się mapę, jedziemy. Pojedynczo. Dawaj, co jest sobą? Dobra, Adam teraz. Panu do oka? Tak. Jeśli jest na nie, chodźcie do mnie. Cześć, mapy, Adam. Dobra, wystarczy, następny. Cześć, Adam, przejdzie. I następny. Tak, żeby każdy tu było, a tak ma wygląda. Dobra, do przodu.
Dobra, cieszę się. Dobra, dalej, jestem na. Jaka to jest siemanka? Patrz mi za. Taka piękna. Dobra, następny. A tu mamy, zobaczcie, a tu mamy kolagiory. To jest prawdziwe. Dobra, następny. Następny, biorą. Dobra, pojednać się na tyle. Następny. Nie, nie, dawaj, 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 nie, to też ty. Spokojnie. Ja jestem, jestem. Ale szola! Dobre, kochani, wszyscy poproszowali, to ruszamy dalej, chodźmy. Uważaj na... Tak, tak. To są taki urobek solny. A ładowali takimi łopatami, które nazywały się sercówy. A taka skrzynia pełna solny takim urobkiem, waży tonę 300. A pusta taka koliba 350 kg. I to wszystko ręcznie górnicy robili. Podaj, tu mamy następną skrzynię, zobaczcie. A tu zobaczcie, co tu leży na... Co tu leży na spągu. Zobaczcie, jaka sól. To masz całe sobie. Chuj by się domu dzielił. I to wszystko, zobaczcie. Bierzemy rękawiczki, żeby tu nikt nie bierze. Będziemy odbijać. Jeden, dwa, chcesz pracować? Trzy. Nie, 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 pracuje. Tu, ubierz się na głowę. A nie, masz okulary? Bartek tam filmuje tyły. A jest. Mapa, gdzie są? Mapa, gdzie są? To co masz w kieszeniach jest twoje. Idziemy. Ryszard ci dał, nie pan. Słuchajcie, są wszyscy. Zobaczcie, tu mamy makietę. Jak górnicy dawniej transportowali sól takim urządzeniem, które nazywa się kierat saski
XVIII wiek. Słuchajcie, produkt finalny tej kopalni to był bałwan solny. Tylko na razie nic tam jeszcze nie nagrywajcie, bo muszę wam pokażę. Produkt finalny, zobaczcie, to był taki ten, widzimy, bałwan solny, ten palec. Te bałwany ważyły od 300 kg do 2000 kg. A użyć takiego kieratu to właśnie było 2 tony. I dziennie takim kieratem można było przyjechać 50 razy. I 100 ton soli można było przemieścić. Zawsze były dwie liny. Dlatego, bo było konią lżej, bo to 4 par koni obsługiwało. A na drugiej linie do kopalni ze światła opuszczano drewno. I tak 50 razy można było przyjechać. I ekonomia. Bo za jednym obrotem takiego wału dwie prace były wykonane. A więc sól jechała na świat, a ze światła do kopalni jechało drewno. Zobaczcie, jak to na niej to wyglądało. To teraz jeszcze nie, bo teraz muszę wrócić do punktu wyjścia. Zobaczcie, jest bałwan na dole? Tak. Jest na górze drzewo zapięte? Tak. Ale jest teraz tak. Drzewo jedzie na dół do kopalni, do zabudowy, do zabezpieczenia, a z kopalni co jedzie do góry? Bałwan. To jedzie właśnie bałwan soli. I tak wyglądał proces właśnie transportu tej soli z kopalni na świat. I takim kieratem dziennie mogli przyjechać łożnicy 50 razy. A więc 100 ton soli przemieścić. I teraz... Tak, to już na końcu jest, tak? To jest! Dziękuję. Mapowy. A my teraz schodzimy na poziom drugi. I co się robimy? Trzymamy się w poziomie. Nie mogłabym zająć się kawałki. Niekoniecznie, ale to się jeszcze może. A czy nie masz żadnego kawałka? Nie, nie. Wiem, że to będzie dziwne, no ale no. Jestem? No to co? Poniżej 1,80 m. Tak. No. Wiesz, z tym kaskiem to mam 2 metry, więc... Ja wiem. Tak na... czas się kłaniasz. Tak. Tutaj się nie jeden spotkał, także uważaj. Tak. Nie, już idę zgięty w pół, jak wiesz. Quasimodo się czuję. Bagaż,
prąd indukcyjny, przychodzi się do tego całuczka strzałowego tam, na tą ścianę. Później przydajesz komendę, uwaga, strzał. Alan. Bardzo chodź. Masz tam selfie? O, to jest egzamin. Ja w 6 to się stanie, a nie 8. Kiedyś 6 był egzamin. No, ale to był test. 6 to się stanie egzamin. Jak zwał, tak zwał. Karol, zgasz światełko. Pod nami jest 28 metrów głębokości. Nie jest zgaszono. Jeszcze raz. A tu jest nie tylko do przyczyny. Solis. Nie. Gorszy będzie w kosie przelot. Spokojnie. Objętości 8,1 metrów sześciennych i z tej kopalni wydobyto około 23 milionów soli.
ale od 27 lat nie kupujemy złoża górniczo, a dalej produkujemy sól z wody. Dostaje się woda do kopalni. Tak dla waszej wyobraźni, co sekundę wlewa się do kopalni 4 litry wody. Rośnie suma summarum, to jest około 138 cm sześciennych. Nasolenie tej wody to jest 100 gram soli w litrze wody. Te wszystkie wody ujmujemy grawitacyjnie, wprowadzamy na poziom 8, czyli same przyrządy szlankowe. Później szybko kościuszko, pompujemy je na świat w kierunku utylizacji. I w tej utylizacji, w tej kopalni rocznie produkujemy około 15 tysięcy ton soli. I słuchajcie, dalej kopalnia jest czynna. A co byśmy robili? Wiesz, ja już jestem głodny, a wiesz, jak ja się na nie zjadłem. Karol, usiądź sobie. Dupo siad, zalicz. Słuchajcie, kochani. Teraz będziemy zrobić ten mały egzamin. Taki egzamin. Czy w ogóle... Słuchajcie, moi drodzy, wiecie już, co macie oddać w lampowni? Słyszeliście pani z wcześniej, że tak, mówiła? Tak, wszystko? No to idziemy na górę. Dobra, ja się zimnie. Teraz się niby wypasowania. Imię i nazwisko. Wypasowania. Pasuje się na górnika Kimny Ludwigowskiej. Bardzo ładnie. Gratulacje. Następnie imię i nazwisko. Skąd to była? Pas dopasowania. Pasuje się na górnika Kimny Ludwigowskiej. No, nie bój się, tak bardzo jest. Gratulacje. Dasz rady do głosowania? Chodź. Imię i nazwisko. Do głosowania. Pasuje się na górnika, przyjmuje do Żuku Wiejskiej. Bardzo ładnie. Gratulacje, chodź tutaj. I tu masz certyfikat. Przedtem mówię, że pierwszy się wypasza. Wpisał się, to możecie przejść na tę stronę. Imię i nazwisko. Wypasowanie. Pasuje się na górnika, przyjmuje do Żuku Wiejskiej. Gratulacje. Alicja, ty co? Ja nie mogę uklęknę, to już nie wstanę. Do pasowania. Co, co? To nie ma zmiłuj się. To nie musisz tego. Imię i nazwisko. Pasuje się na górnika. Przyjmuję do Żuku Wiejskiej. Na chwałę górniczego stanu. Da się? Postęp. Gratulacje. I ty masz pierwsze. Ale imiona, nazwiska chcę musisz się sami. Czy ty żartujesz, że żartujesz? I słuchajcie, czasu dobrego sponsora, tego by się znajdzie. Pozdrowienie, musimy szczęść. Szczęść Boże. Jeżeli mam wiary, są moje synowi, nadziei w pełni gaśnie. Miłości w każdej ilości, a pobijecie na świat, jesteście wolni i ja też.